Witam wszystkich. Przedstawiam Państwu prawie fabrycznie nowy motocykl WSK 125, model M06B3, rocznik 1974. Dlaczego mówię prawie fabrycznie nowy? Ponieważ no, motor ma symboliczny przebieg, mianowicie 2154 km, tak jak widać. I nie tyle eksploatacja na szosie jakby dała się mu we znaki, co samo przechowywanie go w wilgotnym pomieszczeniu, dlatego no niestety, ale na motocyklu no pojawiła się w różnych miejscach rdza, powiedzmy najsłabsze elementy zaczęły delikatnie, ale jednak korodować. No, najbardziej, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku, dostało się tłumikowi. Ale do czego zmierzam? Dlaczego mówię motor prawie fabrycznie nowy i jest to tak bardzo istotne? Ponieważ cały ten motocykl no jest absolutnie, kompletnie bez żadnych zmian, czyli każda śrubka w motocyklu, każdy element jest taki sam jak wyszedł z fabryki, nic nie było rozkręcane w tym motocyklu, nic nie było zmieniane, nic nie było przerabiane. Widać owszem ślady, tak jak powiedziałem już, niewłaściwego przechowywania, jednak to 41 lat minęło, ale poza tym można go traktować jako motocykl nowy, fabryczny, tak jak opuścił fabrykę, czyli jeżeli ktoś by chciał porównać, czy ze swoim, czy jak restauruje takowy motor, jak powinien wyglądać ten typ motoru z tego rocznika, no to ma teraz ku temu okazję. Tak to wygląda. Ja wszystkie detale dotyczące motocykla będę uwieczniał na zdjęciu, także będzie bardzo bogata galeria zdjęć do zobaczenia. Będzie można sobie to jeszcze raz no, zobaczyć, już mówię, w formie zdjęć. Teraz robimy króciutki film. Jeżeli chodzi o plomby silnika, to są dwie, czyli tak, tutaj mamy pierwszą, na tejże śrubie, tutaj, tak jak widać, tak jak pokazuję, która łapie nam jakby karter z cylindrem, to jest pierwsza plomba, i druga plomba, ja zaraz ją pokażę, za chwilkę do niej dojdziemy, bo przygotowałem po prostu sobie, żeby troszeczkę pokazać, jak motocykl wygląda pod siodełkiem i po zdjęciu. Muszę się wesprzeć niestety drugą ręką po zdjęciu osłon. Więc tak, jeżeli chodzi o sprawy te podsiodełkowe, to tutaj jest zamocowana pompka fabryczna, oczywiście też będzie pokazana ona, jak wygląda na zdjęciach. W tym miejscu znajdują się fabryczne narzędzia, które również są i również będą sfotografowane. Tutaj jest taka saszetka. Teraz po ściągnięciu osłon wygląda to następująco. Proszę bardzo. Tak wyglądają elementy po ściągnięciu osłon. Tutaj mamy, no nazwijmy to, klemy, przewody do podłączenia akumulatora, do klem akumulatora. Akumulatora nie ma, no siłą rzeczy lata zrobiły swoje i on już był nie nadający się absolutnie do użytku, ale wszystkie pozostałe elementy, tak już jak już wspominałem, są absolutnie bez zmian. Można zobaczyć gumy, w jakim stanie się znajdują, tu gdzie powiedzmy ta eksploatacja najbardziej by no, odcisnęła swoje piętno. Wszystkie gumy mają fabryczne przetłoczenia. Praktycznie zużyć mechanicznych na tych gumach nie widać w ogóle. Jeżeli chodzi o śruby silnika, no wiadomo, ten silnik jest, tak jak powiedziałem, zaplombowany, czyli on tutaj absolutnie nic nie było w nim majstrowane i grzebane. No ale oprócz tego można zobaczyć, jak wyglądają poszczególne te pojedyncze śrubki silnika, gdzie wielokrotnie przy WS-kach, a to nie jest moja, powiedzmy, pierwsza WS-ka, wcześniej miałem absolutnie nową, dosłownie nową, w ogóle niejeżdżoną WS-kę, no żałuję dzisiaj, że nie zrobiłem jakiegoś poważniejszego materiału zdjęciowo-filmowego, no ale takie były czasy, że jakby człowiek nie zwracał na to uwagi. Dziś przykładam do tego większą wagę, bo wiem, że ludzie chcą to oglądać, po prostu chcą widzieć, jak to wyglądało w oryginale i ewentualnie coś tam sobie porównać, także tak to wygląda. Tutaj jeżeli chodzi o kranik, widzimy jaki typ gaźnik. Aha, jeżeli chodzi o drugą plombę na silniku, znajduje się ona tam, ja pokazuję palcem, może ją widać troszeczkę, na zdjęciach będzie ona widoczna, i jest przymocowana do tej tutaj śrubki, czyli po chęci odkręcenia tej śruby w zasadzie ta plomba będzie zerwana. Tutaj, jak będziemy chcieli odkręcić lewą pokrywę silnika, to też pozbędziemy się fabrycznej plomby silnikowej.
Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zaplombowanie silnika fabryczne, jeżeli chodzi o tabliczkę zamianową, tak jak widać, M06B3, rocznik 74, numer ramy, to jest może nie tyle z tabliczki, co ja z natury tu spiszę z ramy, S01369198, taki mamy numer ramy, no pojemność 123,4, tak jak widać. Tutaj jeżeli chodzi o manetki gazu, klamki, przełącznik, światła długie, światła krótkie, klakson, no to wszystko powinno wyglądać tak jak na załączonym obrazku. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę tych naklejek, które sobie już poprzedni właściciel, pierwszy właściciel zresztą, który miał ją od nowości, nakleił. No to są powiedzmy jakieś tam ozdobniki, ale tu koncentrujemy się stricte na motocyklu i na tym po prostu skupmy uwagę. Oczywiście obie opony w motocyklu są od nowości, czyli te co były przy zakupie fabrycznym. Przednia opona w zasadzie jeszcze widać tak zwane, nazwijmy to, włoski tutaj, o proszę bardzo, jeden, drugi element, także te włoski jeszcze są widoczne, jeszcze nie są starte. Tutaj ta guma jest jakby zgrzewana z dwóch elementów, dlatego tutaj pomiędzy nimi też jeszcze jest rant na tyle, że to nie zdążyło się, powiedzmy, wygładzić. Także ta opona, ja bym powiedział, że potraktowałbym ją jako całkowicie nową. Ona nie zdążyła się dosłownie ani dotrzeć przez te 2000 tam z lekkim hakiem kilometrów. Jeżeli chodzi o tylną oponę, to te włoski już są starte, ale też zużycie jest absolutnie minimalne. No wiadomo, że tylna opona jakby zużywa się nieco szybciej, także ona troszeczkę bardziej jest zużyta. Zaraz ja pokażę, ale to też będzie widoczne na zdjęciach. Produkcja oczywiście, że 100 mil, ale nie, z drugiej strony jest rok produkcji tejże opony. Wszystko będzie na zdjęciach. W tej chwili zrobimy to, powiedzmy, tak troszeczkę w taki partyzancki sposób. Mamy 74 rok produkcji, proszę bardzo. 7404-41672. Taki jest dokładnie numer DOT, powiedzmy, tej starej opony z roku 74. Jeżeli chodzi o amortyzatory, oczywiście Polmo Crosno, tylne. Cóż jeszcze z takich istotnych elementów, które powiedzmy, że teraz na filmie byłoby zainteresowanie. Zresztą może obraz opowie zamiast moich słów. Tutaj mamy blokadę siodełka patentową, a tutaj, chociaż nie, ta WSK nie ma. Myślałem, że ma, bo miały WSK tutaj też blokadę w kierownicy, ale widzę, że ta akurat tego systemu blokady, patentowej blokady, nie miała. Bardzo charakterystyczna struktura nowego silnika. On wygląda tak, jakby był no świeżo po wyszkiełkowaniu, bym powiedział. Czy to już oczywiście nie wygląda absolutnie świeżo, ale taka jest struktura, tak to wygląda ogólnie rzecz biorąc. I tu też nic nie było robione, to jest taki oryginalny. Tak ten motor wyglądał, ten silnik wyglądał po wyjściu z fabryki. On troszeczkę może, te plamy, jakie tutaj przez te lata, że tak powiem, mu doszły, ale struktura, bym powiedział, jest absolutnie niezmienna. Tutaj, jeżeli chodzi o kalamitkę, o te śruby, nic nie było ruszane. Tutaj, jak się domyślam, mogło być coś związane, nie wiem, może z typem, może cena, no cena to może nie, bo troszeczkę za nisko jest, ale jest jeszcze drucik jakiś, coś tu było przymocowane na tym druciku. No niestety ja już nie miałem okazji zobaczyć co. Także tak to wygląda. No tłumik, jak widać, dosyć mocno dostał, że tak powiem, tej rdzy, ale to nawet z logiki wynika. Wiadomo, że temperaturę jakąś wygenerował podczas tej pracy swojej w przeciągu tych symbolicznych, ale jednak ilości kilometrów. Kolanko, tak jak widać, w zasadzie nie zdążyło się zarumienić na dobrą sprawę, bo bardzo, bardzo delikatne przebarwienie, tylko tak jak widać, ale to jest naprawdę absolutna symbolika. Tutaj jest troszeczkę takiego fioletu nabrała, gdzie po prostu jak WSK no miała przebieg już jakiś tam znaczny, no to wiadomo, że to kolanko to było
No to miało wszystkie kolory tęczy, bym powiedział, no ale bynajmniej już z chromem nie za wiele miał wspólnego, takim w sensie srebrnym. No tutaj bynajmniej na tym wyjściu z cylindra był zdecydowanie inny kolor. Cóż jeszcze tutaj możemy dodać do tego całego interesu? Tutaj na przykład, a propos tej gumki, to też jest taka bardzo charakterystyczna gumka, że na pierwszy rzut oka się wydaje, że tu ktoś coś kombinował, jakiegoś dodał silikonu, wkleił, to nie. To jest 100% oryginał, który był zakładany od nowości, taka gumka. Ona, ja bym powiedział, że ta guma no, w ten niefortunny sposób się jakby wulkanizuje, podwija i tak to tak dosyć kiepsko wygląda, ale jest to absolutny oryginał. Tak jak wspominałem, że wcześniej miałem już okazję posiadać nową WS-kę i była identyczna ta gumka w tej nowej WS-ce, także identycznie to samo to wyglądało. No jeżeli chodzi o licznik, tak jak powiedziałem, 2154 km dokładnie od nowości fabrycznie. Ja uznaję ten motocykl praktycznie za fabrycznie nowy. No nie biorę oczywiście pod uwagę tego, bo poprzednia WS-ka, która była w moim posiadaniu, też fabrycznie dosłownie nowa, również posiadała no, ślady korozji, również dały się we znaki, absolutnie niedroga, absolutnie nie jazda, bo ona miała przebieg na szosie zerowy, ale dało się we znaki jej przechowywanie. No powiedzmy w nie do końca przemyślany sposób, chociaż to pretensji nie można mieć, bo chwała Bogu, że w ogóle to się zachowało no, w zasadzie w niezmiennym stanie fabrycznym. Także tutaj trzeba to docenić i jeżeli ktokolwiek chce porównać no, tąże WS-kę tutaj ze swoją, powiedzmy, no to można zobaczyć, jakie elementy gdzie powinny być przymocowane, jak to powinno wyglądać, chociaż na pierwszy rzut oka oczywiście każda WS-ka wydaje się, że jest niezmienna, ale jak się przyjrzymy z bliska, to już masa rzeczy jest zmieniana, masa rzeczy jest, że tak powiem, kombinowana, bo no mówię, nie jest to moja pierwsza WS-ka i miałem również WS-ki takie pomocnej eksploatacji i to wszystko już jest wyraźnie widać, że po prostu byli tutaj nasi, tak to nazwijmy. A tutaj jest to absolutnie fabryka. Nic, zero, absolutnie zero zmian. Tu nie ma nawet jednej najmniejszej zmiany w tej WS-ce. Czyli jedna nawet śrubka nie jest wymieniona, powiedzmy tak to nazwijmy, bo ani odkręcana, bo nie widziałem, nie widzę ja potrzeby, gdzie przy 2000 kilometrów cokolwiek się w motocyklu rozbiera. No oczywiście można by było to zrobić, ale to już zakrawałoby na paranoję. No. Plomby pokazałem, jedną, drugą. W zasadzie będziemy kończyć, mówię. Stricte najważniejsze rzeczy to będą pokazane na zdjęciach i na tych zdjęciach będzie można tak już bazować, bo zrobię bogatą galerię zdjęciową. Także będzie wszystko uwidocznione na zdjęciu. Od A do Z. Jeszcze raz może się uda założyć te pokrywy, chociaż chyba to nie ma sensu, bo do zdjęć też będę musiał pod pokrywami co nieco pokazać tych szczegółów. Oczywiście na baku znak w formie kalkomanii, z tej strony mniej, że tak powiem, widoczne, z tej strony w zasadzie prawie idealnie, tak jak widać. Motocykl oczywiście ma wyśmienitą kompresję. Tego nie będzie no, w filmie widać, ale proszę mi wierzyć na słowo, że tak jest. Tu jeżeli chodzi o te mocowania, to jest oczywiście mocowanie dolne tej pokrywy, która tutaj przychodzi, ten czpień wchodzi, pokrywka w to i tutaj na dwóch zaczepach na górze jest to mocowane, na tym i na tym dokręcamy i jest zamocowanie. No dziękuję uprzejmie. Zapraszam do galerii zdjęciowej obfitej. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, każdy będzie zadowolony. Do następnego razu. Pozdrawiam.